Witajcie, dzisiaj po raz kolejny znajdujemy się w kosmosie. Zalecam spakowanie ciepłych skafandrów, rękawic oraz pomarańczowych nart i pił łańcuchowych, albowiem lądować będziemy na najzimniejszej planecie w galaktyce. Środek transportu jest bardzo adekwatny. Przed Wami drugi z zestawów, który znalazłem w paczce od wiernego widza Sebastiana Czupryniaka, którego z tego miejsca kolejny raz serdecznie pozdrawiam, a Was zapraszam na nostalgiczną recenzję największego zestawu spod serii Space Ice Planet 2002. 6973 Deep Freeze Defender z 1993 roku, nie 2002. Mimo że frakcja lodowej planety otrzymała także stacjonarną bazę, to właśnie niniejszy kosmolot jest zestawem dla niej flagowym. Długi statek o podwójnej kabinie, wyposażony w płozy do lądowania na śnieżnej powierzchni, jest idealnym środkiem transportu dla astronautów badających skuty lodem świat. Mimo swojej nazwy, Defender raczej nie został przystosowany do obrony czegokolwiek, no próżno szukać na nim jakichkolwiek działek, czy cokolwiek kojarzącego się z takowymi. To jednostka stricte badawcza, aczkolwiek jak pamiętamy ze starych katalogów, badacze lodowej planety potrafili tak czy siak poradzić sobie z uciążliwością graniami z Blacktron, po prostu czekając aż ci zamarzną na kostkę lodu. No, taktyka polegająca na cierpliwości, za to skuteczna. Tak jak w wypadku Magnetizera, została mi udostępniona instrukcja budowy. Oczywiście tradycyjnie dla oldschoolowych setów Space mamy tu do czynienia z piękną stylową graficzną. Na pierwszej stronie w centrum kompozycji znajduje się oczywiście lecący statek, za nim tło w postaci wychwalanej przeze mnie wiele razy laserowej kratki, uzupełnione dodatkowo krajobrazem lodowców. Pięknie to wygląda, super się komponuje ze sobą, no prawie czuć to zimno i niegościnność pięknego, ale ciężkiego do eksploracji świata. Na dole strony znalazło się jeszcze miejsce na zdjęcie prezentujące modułowość konstrukcji zestawu, a w tle malownicze lodowe góry i bezkresna czerń nocnego nieba. Coś pięknego. Instrukcja dość sprawnie przeprowadza nas przez proces budowy. Pierwsze etapy poświęcone są mniejszym osobnym komponentom, następnie przechodzi się do statku właściwego. Po kolei buduje się jego moduły, dwie osobne kabiny, sekcję ze schowkiem na satelitę oraz tylną. Kilka razy pojawiają się pomagające ogarnąć sytuację okienka, ale i tak, jak to w wypadku oldschoolowych instrukcji, trzeba uważnie przyglądać się kolejnym krokom, żeby nie pominąć żadnego klocka. Ostatnia strona prezentuje alternatywne połączenia między modułami, jak i funkcje z wysuwanym satelitą. Ale do tego wszystkiego jeszcze dojdziemy, pomalutku. Wydawać by się mogło, że żarówiasty pomarańczowy kolor szyb niespecjalnie będzie się zgrywał z niebiesko-białą całością. Z tego co widziałem, sporo osób eksperymentuje z zestawami Ice Planet, zastępując pomarańczowe kokpity błękitnymi. Ja jednak osobiście uważam, że ten pomarańcz tworzy tak wyszczególniający się kontrast z zimną kolorystyką reszty, że stanowi po prostu charakterystyczny element designu, którego bym nie chciał się pozbyć. Bliźniacze kokpity prezentują się całkiem ciekawie, są bardzo aerodynamiczne, te stare ścięte szybki to jeden z moich ulubionych kokpitów. Widać przytroczone pod spodem płozy, zrobione z nart dla figurek Lego Technik, bardzo stary element, znalazło się również miejsce na przytroczone wyposażenie astronautów, nart, pił łańcuchowych, no z drugiej strony każdego kokpitu przyczepiono też te oldschoolowe pistoleciki, które mogą być zarówno bronią laserową, jak i zwykłymi latarkami, to zależy od interpretacji. Kokpity mieszczą po jednym ludziku, mimo wydawałoby się ograniczonej przestrzeni, astronauci mają to całkiem wygodnie, zasiadają za konsolami sterującymi nadrukowanymi na skosach 2x2. Od takiej komputerki nic więcej nie trzeba, żeby uzyskać odpowiednio przekonywujący efekt. Między kabinami pilotów umieszczono najmniejszy odczepialny osobny komponent, takiego mini satelitę. W sumie fajnie wygląda, umieszczony już na swoim miejscu, jest jak taki jakby sensor, radar czy inna aparatura, no sam w sobie też jest oczywiście sympatyczną mini konstrukcją. Składa się zaledwie z 8 klocków, można mu rozłożyć te boczne antenki i bawić się w jakieś orbitowanie i pozyskiwanie danych. Tuż za satelitą mamy szybkę, tutaj robioną bardziej na klapę, ukrywającą to co jest w środku. Jest pokryta charakterystycznym dla serii wzornictwem, rzuca się w oczy logo w postaci śnieżnej planety okrążonej przez statek kosmiczny. Bardzo ładne. Przyznam szczerze, że troszeczkę zawiódł mnie brak szczegółów dalszej części statku. Dach to prawie że same gołe study. Aż się prosi, żeby w tym miejscu umieścić jeszcze jakieś dodatkowe klocuchy. No choćby te najzwyklejsze kratkowane kafelki, albo kafle z logo serii. No tak dla jakiegoś zróżnicowania tej powierzchni, bo tak bez niczego ta sekcja jest jednak odrobinę nudna. Fajnie, że mamy jakieś pionowe stateczniki, albo te nadruki żółtych strzałek i ozdobne kafelki na skrzydłach, ale na sam grzbiet statku stanowczo coś bym jeszcze osobiście przyczepił. Tył Defendera prezentuje się za to interesująco. Wrogi fajnie wkomponowano te kanciaste pomarańczowe panele, na dachu zaś znajduje się para dodatkowych dopalaczy i skrywające zawartość garażowe drzwi. Patent dobrze znany z zestawów City, bardzo często wykorzystywany na przykład w komendach strażackich. Sam tył tworzą kolejne pomarańczowe szybki, panele. No, troszeczkę ażurowa jest tutaj ta konstrukcja w tym miejscu. W te szczeliny między elementami na pewno dostaje się lodowaty wiatr. No dobrze, że załoga ma ciepłą odzież. Dalej jednak wygląda to fajnie, ten mega wyróżniający się przezroczysty pomarańcz robi tutaj robotę. Cały statek stoi sobie na zestawie futurystycznych płuz, które można również zinterpretować jako kolejne dopalacze, silniki, no w każdym razie ważne jest to, że pojazd nie szoruje brzuchem po ziemi.
pora przyjrzeć się wspomnianej na początku modułowości. Poszczególne części Defendera da się łatwo rozszczepić. Odpina się zatem satelitę, jak i kabiny pilotów. Żeby rozdzielić większe partie, należy najpierw unieść zawiasy oznaczone strzałkami. Blokada zapewnia solidność konstrukcji, gdy komponenty są ze sobą złączone. W efekcie otrzymujemy 5 komponentów, 5 modułów, którymi można się pobawić osobno. Kokpity pilotów mogą zatem posłużyć za samodzielne małe pojazdy, takie futurystyczne odrzutowe sanie. Mają nawet własne napędy odrzutowe na dachach, więc zapewne potrafią wykręcić niezłe prędkości, sunąc po oblodzonym podłożu. Można je też naturalnie scalić z większymi komponentami, wszystko łączy się na technikowe kołki i bryki z dziurkami, więc łatwo jest to wszystko rozdzielać i łączyć z powrotem. I tak sekcja środkowa, normalnie mająca dwie kabiny, może mieć tylko jedną, druga łączy się z tylnym modułem i tak z jednego dużego statku kosmicznego mogą powstać dwa średnie, dalej wyglądające całkiem w porządku. Szczególnie podoba mi się kombinacja tyłu i kabiny. Dzięki takiej opcji powstają dodatkowe scenariusze zabawy. Można sobie na przykład wyobrazić, nie wiem, jak w czasie akcji Defender rozdziela się i ponownie składa w postaci mniejszych jednostek. Konfuzja z Wallis Blacktrona gwarantowana. Czas najwyższy przyjrzeć się, co się kryje pod garażowymi drzwiami. Unosimy dopalacze na dachu stanowiące blokadkę zabezpieczającą i ściągamy drzwi. Wówczas dzieje się magia. W środku akurat wcale nie znajduje się Passat waszego taty. Automatycznie po zwinięciu rolety z wnętrza wyłania się maleńki kosmolocik, gotowy do startu. Wszystko dzięki zmyślnie zaprojektowanemu mechanizmowi. Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo efektownie i autentycznie chce się tą funkcją bawić. Kolejny przykład ciekawej funkcjonalności, jakże charakterystyczny dla starych zestawów Space. Latadełko jest bardzo symboliczne, od trójkątna płytka z kilkoma klockami tworzącymi poszycie. Fajnie, że da się do niego przytroczyć narty trzeciego członka załogi. A jest nim nie kto inny jak sam dowódca załogi, białowłosy wąsacz. Z boku asymetrycznie wmontowano jeszcze magnes. Po co? Zapytaliby się co po niektórzy. Ano do transportu jednej rzeczy. Pamiętacie zdobioną klapę? Podnosząc ją, jak i dach całej środkowej sekcji Defendera, odsłoni się skrywaną wewnątrz rakietę, która podobnie jak latadełko prostuje się sama po otwarciu schowka na maksa. No, wygląda to super, zwłaszcza, że na czubku da się umieścić wcześniej prezentowanego satelitę i tym samym bawić się, że to właśnie ta rakieta wysyła go na orbitę. Rakieta ma z boku magnes, więc podlatując latadełkiem można ją pochwycić i odtransportować w odpowiednie miejsce. Bardzo przyjemna, bawialna funkcja. To były oficjalne dźwięki startującego latadełka. Jest coś satysfakcjonującego w tych wszystkich poukrywanych osobnych komponentach czekających na swoją kolej podczas zabawy zestawem. Auto i trójka wspaniałych, załoga Defendera. Można by powiedzieć zimnych drani Badum TSS, gdyby nie to, że są to postacie pozytywne. Eksploratorzy pogrążonego w wiecznej zmarzlinie świata. Minifigurki z Ice Planet to jedna z moich ulubionych frakcji starego LEGO Space, wizualnie bardzo się wyróżniające na tle poprzedzających ich Futuron, M-tron czy Blacktron 2. Po pierwsze, świetna kolorystyka, bardzo lodowa, dużo białego i niebieskiego. Świetne są wzory tych urządzeń przytroczonych do ciał, zapewne aparatura umożliwiająca przeżycie w surowym klimacie. Zawsze też podoba mi się w tych torsach nadruk ukośnie rozpinanej kurtki podbitej futrem. Uniform dowódcy różni się od tego dwójki załogantów, przypomina bardziej elegancki mundur. Na tle zimnych kolorów odcinają się ponownie oczywiście przezroczysto pomarańczowe elementy. Ice Planet jako pierwsze wprowadziło do zestawów Space zupełnie nowy wzór szybki do hełmu, stanowiące coś bardziej w rodzaju wizjera połączonego z anteną. Kolejną nowością wówczas w 1993 roku było wyposażenie lodowych astronautów. Zadebiutowały wówczas pierwsze legowe narty, wzór jeszcze z zaczepem pod zawiasy starego typu, produkowane od 1993 do 2016, później zastąpiony wersją bez tego zaczepu. Nowe były też wówczas piły łańcuchowe. No, ciekawe, że te wznawiane przez długi czas, a w wypadku piły produkowane po dziś dzień klocki, debiutowały akurat w tak nieadekwatnym kolorze. No ale jak wspomniałem podczas przeglądu jednego z katalogów, pomarańczowy może symbolizować rozgrzanie tych części, co w wypadku wgryzania się piłą w bloki lodu może mieć znaczenie. Każdy z trójki astronautów ma inną facjatę. Blondas z długą grzywką to najczęściej spotykany przedstawiciel frakcji, pojawił się w 8 zestawach, aczkolwiek 3 z nich to impuls wydany pod 3 różnymi numerami. Ruda pannica, znana gdzieniegdzie jako Dr. Kelvin, zawitała jedynie do Defendera i bazy stacjonarnej 6983 Ice Station Odyssey. Elementy jej ciała, identyczne jak w wypadku Blondasa, to groszowe sprawy, ale unikalna główka kosztuje obecnie na Bricklinku od 30 zł w górę. Dowódca załogi, znany jako Commander Cold albo Commander Bear, co osobiście preferuję, bo Komandor Niedźwiedź brzmi absolutnie fenomenalnie. Wąsacz pojawił się w 5 zestawach w serii i mimo, że teoretycznie jest tutaj najważniejszy, to podobnie jak gość z grzywką jest tanią figurką. Z tej trójki jedynie zdobycie rudowłosej pani Kelvin stanowiłoby pewne wyzwanie, no przynajmniej jeśli chodzi o buźkę.
Deep Freeze Defender to cudny, staroszkolny zestaw. Początkowo świeżo po zbudowaniu byłem nim leciuteńko rozczarowany przez tę wspomnianą niedostateczną ilość detali środkowego modułu, ale wrażenia te prędko wyparowało, gdy chwyciłem model w dłoń. Polatałem po pokoju, pobawiłem się modułową konstrukcją i ukrytymi bajerami. Obcowanie z tym oryginalnym kosmolotem sprawia masę frajdy. Można długo bawić się w transport i wystrzeliwanie rakiety z przytroczonym satelitą. Zestaw wygląda niebanalnie, podwójne kokpity, kolorystyka i przystosowanie do działania w nietypowej scenerii robią tutaj robotę. Kolejny kawał pięknego klasyka z duszą. Gratka dla każdego fana Space, zwłaszcza lodowej planety. Było mi bardzo miło móc obczaić go sobie w końcu na żywo. Wszystko dzięki Sebastianowi Czupryniakowi, którego z tego miejsca raz jeszcze serdecznie pozdrawiam i dziękuję oczywiście za udostępnienie do recenzji dwóch wspaniałych klasycznych zestawów oraz katalogu. Dziękuję i wam za zostanie do końca. Zachęcam jak zwykle do zostawienia komentarza pod filmem, zaznaczenia swojej obecności tutaj, zachęcam do odwiedzenia mojego Insta oraz Discorda i życzę wszystkim miłego poniedziałku. Trzymajcie się, cześć i słyszymy się ponownie w środę. Na razie.